Szanowni Państwo, w imieniu spółki Genomtech serdecznie zapraszam na podsumowanie trzeciego kwartału i planów rozwojowych spółki, w tym związanych z komercjalizacją głównego urządzenia platformy Genomtech ID. Dzisiaj z nami jest pan Miron Tokarski, prezes zarządu spółki, pan Michał Wachowski, członek zarządu, dyrektor finansowy oraz pan Czarodu Czach, odpowiedzialny za business development, również członek zarządu. Prezentacja będzie jakby w dwóch częściach. Część będzie po polsku, część będzie po angielsku. Pytania na dole tutaj ekranu widzicie Państwo sekcję Q&A, proszę wpisywać zarówno po polsku, jak Państwo wolicie, też można po angielsku. Te pytania, które będą dotyczyć sekcji pana Czaroduta, będziemy starali się tłumaczyć na język angielski. Także ja już oddaję głos zarządowi, serdecznie zapraszam i na koniec zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję panie Pawle, witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że zechcieliście Państwo poświęcić tą, mam nadzieję, nie całą godzinę na to, żeby posłuchać na temat naszych osiągnięć w trzecim kwartale tego roku, jak również na temat nowego planu dotyczącego komercjalizacji, który wykorzystuje zmianę w terminach przejścia z obecnej dyrektywy IVD na dyrektywę IVDR, które są wysoce prawdopodobne. Na początek, tak jak zawsze, będziemy starali się opowiedzieć nieco o spółce dla tych z Państwa, którzy są naszymi nowymi inwestorami, nieco przedstawić technologię, a później przejdziemy właśnie do tej części anglojęzycznej, gdzie omówimy strategię komercjalizacji, a następnie wyniki finansowe i będziemy dostępni dla Państwa celem odpowiedzi na ewentualne pytania. Zapewne większość z Państwa spółkę zna. Ja jestem prezesem zarządu i współzałożycielem Genomtech od samego początku, czyli od końca 2016 roku. Z wykształcenia diagnosta laboratoryjny specjalizujący się w biologii molekularnej. Ze mną jest również pan Michał Wachowski, dyrektor finansowy. To Michale, proszę Ciebie o kilka słów. Jestem odpowiedzialny w spółce za finanse spółki, jak i część administracyjną oraz projekty niektóre rozwojowe, takie jak chociażby przejście teraz na główny parkiet giełdy papierów wartościowych. Mam ponad 14-letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami oraz doradztwa biznesowego. Dziękuję bardzo, Michale. So I will now switch a little bit to English and switch to Czarodat for a short introduction of himself. So Czarodat, back to you. Yes, good morning, everyone. Thank you for joining us. My name is Czarodat Shah, and I'm the Chief Business Officer for Genomtech. I come to Genomtech from a career of experience in molecular diagnostics, commercializing products in infectious diseases, particularly with Luminex, Spartan Bioscience, most recently with BioFire, which was acquired by bioMérieux, and I'm pleased to be here with Genomtech since August of this year for the commercialization of Genomtech ID, which we will talk about later today. Thank you, Miron. Thank you very much, Czarodat. A więc wracając z powrotem na język polski, tak jak zapewne Państwo mieli okazję do tej pory usłyszeć, w Genomtech od samego początku pracujemy nad tym, aby przenieść diagnostykę genetyczną do tej pory zarezerwowaną dla wysoce wyspecjalizowanych laboratoriów z doświadczonym personelem w miejsce opieki nad pacjentem. W taki sposób, aby była ona szeroko dostępna, aby lekarze mogli podejmować bardziej precyzyjne leczenie, aby mogli szybciej reagować na ewentualne zakażenie, które rozwija się u pacjenta. Do tej pory stworzyliśmy pierwszy gotowy produkt w naszym portfolio. To był test dwugenowy, tak zwany test Duo RT-Lamp, który jest komercjalizowany. On wykrywa wirusa SARS-CoV-2 z wymazu bądź ze śliny. Natomiast w maju 2021 roku do obrotu został dopuszczony nasz drugi test genetyczny, tym razem, który umożliwia przeprowadzenie testu bezpośrednio, czyli z pominięciem procesu izolacji ze śliny bądź też z suchego wymazu, jeśli jest taka konieczność.
To, co bardzo istotne i to, co wydarzyło się w ostatnim kwartale i tak naprawdę dzieje się cały czas, to rozwój naszego portfolio patentowego. To jest o tyle istotne, że będzie miało bezpośrednie przełożenie w przyszłości w negocjacjach dotyczących i komercjalizacji, i ewentualnego przejęcia. W tej chwili mamy 5 patentów, one obowiązują w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Polsce, i to portfolio patentowe cały czas jest rozwijane. W tej chwili jest 20 zgłoszeń patentowych, które będą przechodziły do faz regionalnych z tej fazy międzynarodowej w kolejnych miesiącach. Oczywiście to, co zapewne Państwo wiecie, jesteśmy wspierani z grantów. Do tej pory pozyskaliśmy łącznie z grantów i wkładów inwestorskich ponad 29 milionów złotych. Duża część z tej puli grantowej jest jeszcze przeznaczona do wydatkowania na kolejnych etapach rozwoju zarówno platformy Genomtech ID, jak i testów genetycznych. Tak jak wspomniałem, naszym najważniejszym celem jest komercjalizacja z sukcesem systemu Genomtech ID w pierwszej połowie 2022 roku. Obecnie posiadamy zarejestrowany, dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej testy genetyczne do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki wymazu bądź z próbki śliny i w najbliższych miesiącach będziemy powoli przechodzić do rozwoju systemu Genomtech Trio. Jeśli chodzi o technologię, to tak jak już wspomniałem na samym początku, do tej pory technologia jest technologia diagnostyki genetycznej, identyfikacji genetycznej patogenów jest zarezerwowana dla wysoce wyspecjalizowanych laboratoriów. Jest to proces, który potrzebuje czasu, jest to proces, który wymaga wyspecjalizowanego nie tylko sprzętu, ale przede wszystkim personelu, którego tak naprawdę jest coraz mniej, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. I w wielu przypadkach wiąże się z transportem próbki. O ile sam proces analityczny trwa około 4 godzin w laboratorium wykorzystującym standardowe techniki PCR, o tyle ten cały proces od momentu, kiedy pacjent pojawia się w gabinecie lekarskim do momentu, kiedy lekarz może na podstawie wyniku postawić trafną diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie, zajmuje od zwykle od 1 do 14 dni. W przypadku SARS-CoV-2 jest to oczywiście krótszy czas, czyli bliżej 1-2 dni, natomiast w przypadku pozostałych chorób infekcyjnych zbliżamy się niestety do tego tygodnia bądź 14 dni oczekiwania na wynik, a to jest stanowczo zbyt długo. Dzięki systemowi Genomtech ID, systemowi, który jest całkowicie automatyczny, poprzez wykorzystanie jego możliwości w diagnostyce genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem, jesteśmy w stanie zapewnić tą samą jakość wyniku w znacznie krótszym czasie. W naszym przypadku podczas jednej wizyty lekarz może wykonać test i odpowiednio wdrożyć odpowiednie celowane leczenie do tej przyczyny infekcji, do tego patogenu, który wywołał tę infekcję. Proces jest bardzo prosty, sprowadza się do pobrania próbki, umieszczenia próbki, na przykład wymazu z gardła na karcie reakcyjnej. Następnie karta jest umieszczana wewnątrz urządzenia i wybieramy przycisk start, aby uruchomić proces analizy. Po około 15-25 minutach, w zależności od patogenu, w zależności od testu, wynik pokazuje się na ekranie. Co bardzo istotne, jest to wynik półilościowy, więc nie tylko mówimy lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu, czy dany patogen istnieje w próbce, ale także jaka jest jego przypuszczalna ilość, czy jest go mało, dużo, średnio. Tak jak powiedziałem, naszym celem jest diagnostyka molekularna blisko pacjenta, a przede wszystkim komercjalizacja naszej technologii zawartej w Genomtech ID. To wiąże się z koniecznością opracowania niezawodnego i przystępnego cenowo analizatora, który obecnie jest na etapie industrializacji. Co bardzo istotne, ponieważ mówimy o diagnostyce rozproszonej, koszt samego analizatora, jak również koszt jego użycia w przyszłości, właśnie jeśli mowa o kartach mikroprzepływowych, jest bardzo istotny z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej. Diagnostyka rozproszona wiąże się z koniecznością wykorzystania dużej liczby
dużej liczby analizatorów, a także dużej liczby testów, więc ta cena samego analizatora i cena testu musi być stosunkowo niska, aby móc wdrożyć ten system w diagnostyce rozproszonej. I mówimy tutaj o kilku kategoriach klientów. Przede wszystkim mówimy o tym takim całkowicie rozproszonym systemie, czyli gabinety lekarskie, lekarzy POZ-u, apteki, dom pacjenta, czy właśnie samobadanie. Mówimy też o lokalnych klinikach i wreszcie do tego bardziej scentralizowanego systemu, czyli na przykład szpitalne oddziały ratunkowe, czy oddziały intensywnej terapii, szpitalne laboratoria STAT, czyli tam te, które wykonują właśnie tak zwane badania CIT-owe, czy mniejsze laboratoria szpitalne, które również są potencjalnym naszym klientem z uwagi na to, że nie mają możliwości dedykowania odpowiedniej przestrzeni, nie mają też takiej przepustowości, nie mają konieczności uzyskania takiej przepustowości, aby inwestować w laboratoria do diagnostyki genetycznej, które po prostu muszą na siebie zarobić. Dzięki naszej opatentowanej technologii bezkontaktowego grzania i detekcji jesteśmy w stanie zmniejszyć rozmiary urządzenia do całkowicie przenośnego systemu, który z powodzeniem może zmieścić się do walizki lekarskiej. Ale to nie jedyna przewaga. Dzięki naszej technologii jesteśmy w stanie ograniczyć koszty związane z budową analizatora, a przede wszystkim stworzyć pasywną kartę mikroprzepływową, to znaczy kartę, która jest pozbawiona jakichkolwiek elektronicznych czy elektrycznych komponentów na swoim pokładzie. Ona zawiera tak naprawdę odczynniki albo w postaci ciekłej, albo w postaci zdiofilizowanej, czyli wysuszone, które mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Oprócz tego, dzięki tej bardzo precyzyjnej kontroli temperatury jesteśmy w stanie wykonać tak zwany multiplexing, czyli oznaczyć do 5 celów diagnostycznych na jednej karcie, czyli na przykład do 5 patogenów podczas jednej analizy, podczas jednego badania. To daje znacząco szerszy obraz diagnostyczny dla lekarza, gdyż często mamy też do czynienia z koinfekcjami, czyli oprócz jednego wirusa może być pacjent zakażony również bakterią bądź też innym wirusem, a to jest istotne z punktu widzenia terapeutycznego, bo jeśli weźmiemy pod uwagę testy pojedyncze, które oferuje na przykład konkurencja, no to wtedy mówimy o teście na przykład 30-minutowym w kierunku SARS-CoV-2, kolejnych 30 minutach na przykład na grypę, kolejnych 30 minutach na wirus RSV. To wydłuża proces i znacząco zwiększa koszty diagnostyki. Dzięki naszym autorskim starterom i składom mieszanin reakcyjnych, które opracowujemy w Genomteku i które również chronimy patentowo, jesteśmy w stanie uzyskać krótki czas amplifikacji, czyli krótki czas potrzebny do uzyskania wyniku, niski limit detekcji i wysoką dokładność wyników. Jeśli chodzi o nasze testy genetyczne w kierunku SARS-CoV-2, to one posiadają najniższy limit detekcji z obecnych na rynku testów izotermalnych. Jeśli chodzi o przechowywanie, to tak jak wspomniałem, odczynniki są zliofilizowane. Te odczynniki, które są wrażliwe na temperaturę, dzięki temu przechowywanie i transport może odbywać się w temperaturze pokojowej. To jest bardzo istotne w rozwiązaniu POCT, gdyż wiele naszych rozwiązań naszej konkurencji wymaga transportu w lodówce, co bardzo utrudnia użycie tego testu właśnie w systemie POCT. A wreszcie też przekłada się na niższe koszty logistyczne. Jeśli chodzi o panele diagnostyczne, to naszym pierwszym panelem i o tym więcej za chwilę powie Czarodat, będzie panel infekcji dróg oddechowych, tak zwany panel pięciopleksowy. Zawierać on będzie dwie bakterie atypowe, mykoplazmę pneumonii i chlamydofilę pneumonii, które dość często powodują gwałtowne infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci i osób dorosłych, kończące się zapaleniem płuc, które ma obraz kliniczny bardzo zbliżony do infekcji wirusowych, a także trzy patogeny wirusowe, grypę, tutaj mowa zarówno o grypie A i B, wirusie SARS-CoV-2, jak i wirusie RSV, który jest bardzo groźny, szczególnie dla dzieci. Te 5 patogenów, o których mowa, jest optymalną ilością z punktu widzenia istotnej klinicznej informacji. Nie zaburza, nie podajemy zbyt wielu informacji lekarzowi, informacji, które nie są jemu konieczne, ze względu na to, że jest w stanie dobrać odpowiedni test na podstawie objawów klinicznych, a jednocześnie
Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć cenę testu i system opieki zdrowotnej nie płaci za test, którego nie potrzebuje, co jest bardzo istotne z punktu widzenia wdrożenia właśnie systemów POCT do diagnostyki genetycznej. Kolejnym panelem, który w drugiej kolejności będziemy komercjalizować, jest panel Sexually Transmitted Infections, czyli chorób przenoszonych drogą płciową, a po tym panelu będziemy wdrażać panel zakażeń ogólnoustrojowych. W tej chwili w trzecim kwartale uzyskaliśmy pozytywną decyzję kolejnego urzędu patentowego, mowa tutaj o obszarze Japonii, który przyznał ochronę patentową na terenie Japonii dla tego głównego zgłoszenia patentowego, w tej chwili już patentów w wielu krajach, na metodę wykrywania materiału genetycznego z prób biologicznych, który chroni cały system Genotech ID, czyli wykorzystanie karty mikroprzepływowej i systemu bezkontaktowego grzania. W Polsce niedawno uzyskaliśmy patent na zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych, promieniowania elektromagnetycznego, który znajduje zastosowanie nie tylko w systemie Genotech ID, ale także wszędzie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie, podgrzanie tak naprawdę środowiska, uzyskanie odpowiedniej, precyzyjnie kontrolowanej temperatury w sposób bezkontaktowy, czyli również tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo wysokimi temperaturami, bardzo ciężko jest je osiągnąć. Uzyskaliśmy również patent do tej pory na zestaw starterów oraz skład mieszanin do detekcji boreliozy i rozwijamy to portfolio patentowe zarówno jeśli chodzi o część hardware'ową, jak również część biologii molekularnej. Oczywiście bardzo istotne jest również to, że nasze znaki towarowe są chronione na terenie Unii Europejskiej i lub Stanów Zjednoczonych. To, co zrobiliśmy w Q3 z punktu widzenia rozwoju systemu Genotech ID, to przede wszystkim przeprowadziliśmy prace, które określają wydajność izolacji kwasów nukleinowych bezpośrednio z próbek biologicznych. Dopracowaliśmy proces liofilizacji reagentów po to, aby umożliwić łatwiejsze przenoszenie ich podczas procesu produkcji właśnie już w formie zliofilizowanej. W ramach programu Szybka Ścieżka opracowaliśmy tak zwany system triplexowy w kierunku detekcji SARS-CoV-2, czyli dwóch genów plus genu kontroli wewnętrznej. W tej chwili jest ten zestaw na końcowym etapie optymalizacji. Przeprowadzaliśmy również, co robimy non-stop tak naprawdę, analizy in silico, jak również wewnątrz laboratoryjne naszych zestawów testowych w kierunku SARS-CoV-2, które są obecnie dostępne na rynku. I co bardzo istotne, żaden z obecnie występujących wariantów nie obniża wartości diagnostycznej, nie obniża parametrów diagnostycznych tego testu. Jeśli chodzi o prace techniczne, to przeprowadziliśmy istotne testy na kartach reakcyjnych, które są przygotowane przez naszego partnera firmy Microfluidic ChipShop. Mowa tutaj o testach utrzymania temperatury, testach protokołu obsługi kart reakcyjnych, testów walidacyjnych optyki, testów procesu izolacji na karcie reakcyjnej, czy testu przebiegu reakcji na. Zakończyliśmy także testy obciążeniowe elementów mechanicznych i skierowaliśmy do produkcji elementy konstrukcyjne urządzenia, które są wykonywane na nasze zamówienie według naszego projektu. Te elementy spływają do nas cały czas i tak naprawdę wkrótce rozpocznie się już fizyczny proces budowy analizatorów do badań porównawczych. W tej chwili przejdziemy na język angielski. So I will now switch to Charudat about our updated strategy for commercialization. So Charudat, back to you. Thank you very much, Miron. Once again, good morning to those of you who've just joined in. And my apologies for a few of you on the line that this will be in English and not in Polish. So sorry about that. For the next few minutes, what I would like to do is take you through some of the market opportunities that we are seeing in the world of infectious disease diagnostics. And I'd like to do three things. I'd like to highlight what is the current market space. If you could be on the previous slide, please. What is the current market landscape? I'd like to be able to highlight what we are doing about some of the external circumstances that we're observing in the marketplace, such as regulatory landscape, changes or predicament of different changes that are
coming forth, as well as talk about the execution plan at GenomeTech and a strategy for commercialization of our GenomeTech ID, which is the flagship product. So when you look at the right side of this chart that you're seeing, point of care molecular diagnostics pre-COVID has already been a very lucrative area with a good growth of about approximately 5.5%. And we're looking at a marketplace today, which is 3 billion. Of course, with the tailwinds of COVID and the pandemic, this market has been much more reinforced, particularly for genetic testing, as becoming the gold standard for infectious disease testing compared to antigen testing or rapid testing that we all know of. At the same time, people like you, me, and everyone else, as patients, we have become increasingly much more aware of PCR and molecular methods, as well as isothermal amplification tests, which is what GenomeTech focuses on. And we're looking to get better results, faster results, much sooner, and in a place that is near to us as opposed to the hospitals. So this is a trend that has been fueled much more acceleratedly recently in the past 18 months, thanks to COVID. At the same time, the point of care market is one that is already poised to take away market share from the existing infectious disease testing. So these are all the tests that are happening in the centralized laboratories and are moving more closer to the patient, moving more closer to the doctor's offices, moving more in an accessible manner by healthcare professionals who don't need to have specialized trainings. So if you go to the next slide, I'll highlight as a result of these COVID conditions, there's been two strategic sort of changes that we're taking. One is due to COVID. The other one is an impact of COVID, let's say. The IVD regulations, which is the guidance documents and the certification process that is required for medical devices in Europe, Conformity Europe or CE marking process, has unfortunately been impacted by the transition of IVD to IVDR, which is the directive to IVDR. Now, the European Commission has put forward a proposal for delaying or extending this transition, mainly because there are close to, let's say, 80% of medical devices that are today not certified in the current regime of the regulations that will need to be certified by notified bodies. For those of you who are familiar with this story, they know that there is a shortage of notified bodies, as well as there has been delays because of COVID as well. So there is a high likelihood that there will be a further delay in the full implementation of the IVDR by up to 2 years, going from May 2022 to May 2024. What this means is, as you can see in the timeline below, is an extended period during which manufacturers could enjoy the IVDD registration and commercialize products and plan for a transition to the IVDR. As a result of this bet, let's say, and perhaps a bit more confidence, it's of course, nothing is official because it's due for parliamentary vote. The proposal was made on October the 18th by the European Commission. And so as a result of this possibility that we are thinking about, we are planning to commercialize GenomeTech ID with a CE IVD mark under the IVDD scheme, as opposed to waiting for the IVDR, which will allow us for faster commercialization. On the right side of the slide, the other market condition that is affecting some of the strategies that you will hear about in a minute here is respiratory testing. Continues to be one of the largest segments and represents about 20% of the point of care market today. Thanks to COVID, flu and respiratory tests have been the most demanded rapid test in doctors' offices for diagnostics. And with the trio of flu, RSV, and COVID, what we are seeing is that patients are experiencing similar symptoms. So if you think about all of these three diseases, it is cough, cold, runny nose, fever. And when you think about this for children, they're also exposed to early onset of pneumonia.
So as a result of that, what we've done is we've prioritized our panels a bit differently from what was presented in the previous story, and now focusing on commercializing the respiratory fiveplex panel, which consists of influenza, RSV, COVID, which is SARS-CoV-2 target, pneumonia, mycoplasma pneumonia, and chlamydophila pneumonia, which is the atypical bacterium. So on the next slide, please. What we're also seeing is that there are many more competition and companies who are wanting to take advantage of the lucrative marketplace that has been created because of the conditions that I described to you earlier and the increasing interest in rapid point of care, faster platforms. However, many of them that you will notice on this list below are either not affordable or not easier to use. At GenomeTech, we remain actively focused in ensuring that we have the best multiplexing capabilities balanced with the fast turnaround time to result, as well as the portability and the mobility of the instruments. So this is our competitive advantage. We believe in making GenomeTech to be a very lean technological organization, and I'll talk a little bit about our commercialization strategy in a moment here. And as such, increasing the shareholder value is one of our key focuses. GenomeTech ID platform not only offers room temperature stable reagents, it's highly accurate and sensitive, unlike some of the other platforms that you see, which are either very portable, but very expensive, or highly multiplexable, but not very portable. So once again, this is, you know, the whole and sole focus together with Miron and the entire R&D team to ensure that we focus on these parameters in order to maintain our competitive differentiation. So what does all of this mean? How does it translate to execution? How does it translate to our plans for commercialization? As I mentioned, there is a high market need and momentum for GenomeTech solution, especially due to post-COVID. There is an increased emphasis on diagnostics. The landscape is becoming competitive, and we want to have an early mover's advantage. And we desire to do that by de-risking through a parallel approach for the IVDD pathway for CE marking, along with an IVDR pathway, just to mitigate the uncertainties of the delays and the extensions or the transition periods that might be coming forth with as a result of this. What this means is it requires us accelerating our product development efforts, as well as pursuing two efforts in-house. This means, you know, putting in more resources, optimizing our card for an earlier commercialization process, which is related to industrialization that is underway right now, and also making sure that we are getting ready for commercialization. So the next slide, please. So some of you might have seen this slide in our previous presentations, and the key change that we are making is instead of solely pursuing the IVDR certification, we're going to CE certify or CE mark under the IVDD prior to May 2022, the GenomeTech ID device, as well as the reaction card and the respiratory fiveplex assay together as a diagnostic system, and then pursue the regulatory pathway for the IVDD, transitioning to IVDR. This is a snapshot of the timeline that is zoomed into showing you pictorially what this means and why this means acceleration. The de-risking of the regulatory approval means that we will pursue the current regulations of IVDD and in parallel pursue the new regulations of the IVDR with more rigorous clinical trials, more rigorous supplier audits, as well as more rigorous sourcing of materials that is what is required by the IVDR. What you see on the map or the time chart here, the Gantt chart, is the possibility for us to move this registration of IVDR flag into flag one, which translates into an earlier sales cycle as opposed to a sales cycle that would rely on the uncertainty of the time based on when we would obtain the CE marking certificate with IVDR.
This means that we are aiming to secure the market with an earlier placement of GenomeTech ID platform. And this is represented on the bottom right side of the timeline chart, which is our revised timeline with two regulatory milestones ahead of GenomeTech. Next slide, please. The essentials of commercialization rely on three things: manufacturing, industrialization, and commercialization. And I'll talk to you about these three things in the next two, three slides here. At GenomeTech, we've come a long way in terms of industrializing the GenomeTech ID as well as the reaction card. The GenomeTech ID's reaction card represents the most competitive differentiation that we bring to the marketplace, particularly when you think of healthcare systems today that are under a budget crisis or under cost control pressures. The passiveness of the reaction card and the simple engineering that our team has put into the reaction card makes for a very strong economic story and helps us ensure that we will have some of the best cost of goods materials to improve margins, which is key to the reagent model, reagent rental model within the diagnostics segment. In order to do that, we obviously need to scale our production and we need to get to a much more higher throughput of mass production. And we're leveraging expertise from contract manufacturers in order to help us address these large market needs that I've highlighted earlier, but also the large production volumes that we've highlighted earlier. This does mean a design transfer of our reaction cards for optimization prior to scale up. And we're currently establishing our supply chain and quality control processes in order to do this. Next slide. Commercialization. We are currently in the commercialization phase with our benchtop assays, the SARS-CoV-2 Evergreen Direct RT-LAMP kit. This is the same chemistry that is inside the reaction cards that have been CE marked, and they are basically today sold through various distribution channels, and we're currently expanding this distribution network since the dominance of COVID seasons is still ongoing, let's say. These reagents offer labs a very easy, convenient, non-invasive way of collecting samples from patients through saliva, making it easier for mass screening, event screening, as well as for frequent testing. Next slide. When it comes to GenomeTech ID, GenomeTech ID is poised to provide the right diagnosis right away for infectious diseases near the patient. And there are two markets that we see that we can pursue immediately. One is displacing the current clinical laboratories market, working with them in collaboration with them to provide rapid services for genetic testing throughout the hospital. What do I mean by this? It's basically ensuring that the hospital has a ability to provide rapid genetic testing in either the ICU ward, the emergency ward, the pediatric wards, or within the walls of the hospitals, but much more near the patient. The second and the most obvious point of care advantage is the doctor's offices and healthcare settings that are outside the hospital where technical staff is not available to conduct genetic testing. And this is a disruptive model that we would like to pursue. Obviously, given the size of our organization and the genesis of this commercial team, we're going to take a stepwise approach by first creating a very small sales and marketing team, roughly about 7 to 8 FTEs, combining direct sales that will call on local hospitals within Poland, but also key opinion leader hospitals and key institutions, academic hospitals around the world where the testing demand already exists. A huge part of our strategy will rely on partners and distributors to help us commercialize this. And as such, we will support this with the marketing team who will create product awareness, address the demand, as well as support an international expansion strategy. Lastly, any commercialization effort would be failed if we don't support it with a
field service organization and a customer service organization in order to ensure that the users continue to have the desired experience that we promise them with the ease of use and the simplicity of getting results. So my focus and the entire Genome Tech organization's focus is to translate this strategy into tangible actions that will create shareholder value. Our current and short-term focus remains to go from a startup-phase organization to a more growth-phase organization. We've demonstrated that the technology is innovative. Miron talked to you about the intellectual property that is being created. We've got 5 patents that are issued at Genome Tech and 20-plus applications that are pending. The technology, hopefully, I've convinced you, addresses the market need. Our first panel to launch, the respiratory panel in itself, is a $1.3 billion market for point-of-care diagnostics. Near-patient testing and near-patient diagnostic remains a trend, and so we have a healthy pipeline afterwards to pursue for other assays. We've shown that the technology works. We're advancing through the industrialization phases of product development right now. We are currently hoping to get through this design transfer for scale up, as I mentioned, and on track to start clinical trial studies in January 2022 to obtain the CE-IVD registration based on the strategy that I talked to you about prior to May 2022, where the window for CE-IVD under the IVD directive will disappear. Hopefully, through the formation of the commercialization team, then we will be able to start this commercialization activity mid-2022, which will allow us to have enough value creation within the organization to pursue partnerships for either co-distribution, joint venture, licensing, or strategic. And obviously, Genome Tech is also interested in looking at various different exits for potentially an M&A activity or through a strategic minority stake into the company or an asset purchase or an asset license that is possible. So I hope this morning I've been able to give you a quick and short overview, but a very concrete overview of what the market conditions are, where the regulatory landscape is evolving to be, the uncertainties associated with it, and the change in strategy that we're taking in order to have an earlier commercialization and benefit from the industrialization phase that is underway today to ensure that we're ready for the clinical trials in January 2022 and pave the path for sales and marketing, as well as commercial partnerships and strategic partnerships with other organizations in our industry. So that, I believe, is my last slide, and I'll be happy to take questions afterwards. This slide is a transition to Michał, and I will introduce Michał here in a second as well. And what is coming ahead of us in order to build a healthy pipeline of strategic prospects as well as commercial interest is our first participation at Medica. Medica is the largest medical devices healthcare sector event that is in present this year and has always been in present prior to COVID, and gathers about 20,000 people, both suppliers, distributors, purchasers, and hospital customers. We're hoping that this event, from international event from 50 different countries, will provide us with a very strong funnel for sales, as well as distribution, as well as potential customers for collaborations. And I'll be happy to report this to you in our next call as well. Michał, thank you, Gerard, is now going to talk to you about our intended plans to move to the main market on Warsaw Stock Exchange. You're welcome, Michał. Thank you, Gerard. Może jeszcze dwa słowa o tych dwóch znaczących wydarzeniach, które wprawdzie nie dotyczą kalendarzowo trzeciego kwartału, ale są na tyle istotne, że rzeczywiście musimy o nich powiedzieć. No pierwsza kwestia to udział w targach Medica. Powiem może jeszcze jedno zdanie po polsku. Są to największe targi branży medycznej w Europie, jedne z największych na świecie, a na pewno najważniejsze targi w sektorze medtech, czyli w naszym obszarze. Taki udział w tych targach to znakomita okazja dla nas,
do budowania świadomości marki Genomtech i promocji oraz oczywiście do nawiązywania relacji biznesowych. Druga kwestia to złożenie prospektu emisyjnego do KNF 29 października, tak jak informowaliśmy w raportach bieżących. Złożyliśmy po raz pierwszy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Proces ten wiąże się ze zmianą notowań akcji, tak? Natomiast z rynku New Connect na rynku głównym giełdy papierów wartościowych, natomiast tutaj w tym procesie bezpośrednio nie przewidujemy żadnej emisji. Celem tego działania jest, tak jak na poprzedniej konferencji informowaliśmy, zwiększenie rozpoznawalności spółki wśród większych inwestorów, nie tylko polskich, ale również zagranicznych i umożliwienie im inwestycji poprzez giełdę w papiery naszej spółki. Jeśli chodzi o timeline, to no, my oczywiście dołożymy wszelkich starań, by ten proces zakończyć jak najszybciej. Natomiast cały proces postępowania o zatwierdzenie prospektu z Komisją Nadzoru Finansowego ma charakter iteracyjny i jest trudny do przewidzenia i zależy tak naprawdę od obłożenia pracą analityków w KNF. Poproszę kolejny slajd. Parę słów na temat wyników finansowych za trzeci kwartał. W trzecim kwartale Genomtech kontynuował rozwój swojego flagowego projektu, jakim jest Genomtech ID, oraz kontynuowaliśmy również sprzedaż testów genetycznych. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 33 tysiące złotych. Były to pojedyncze zlecenia sprzedaży. W trzecim kwartale nadal nie rozpoczęliśmy regularnej sprzedaży testów, więc stąd ta liczba. Istotnym składnikiem finansowania spółki są, tak jak do tej pory informowaliśmy, nic tu się nie zmieniło w tym zakresie, wpływy z grantów. Rumowane są w pozostałych przychodach operacyjnych. Wyniosły one, tak jak Państwo patrzycie na rachunek zysków i strat, ponad 300 tysięcy, a poziom kosztów operacyjnych ujęty w rachunku zysków i strat został wykazany na poziomie zbliżonym do tego, jaki zanotowaliśmy rok wcześniej. Tak? Jednak oczywiście z uwagi na wejście w kosztowny etap industrializacji Genomtech ID poniesione wydatki były istotnie wyższe, tak? Natomiast tutaj ich nie widać, dlatego że częściowo zostały wykazane jako prace rozwojowe, których oczywiście nie ujmujemy w rachunku zysków i strat. W związku z czym to taki komentarz dotyczący tych dwóch ostatnich bullet pointów, ponieważ w zakresie wpływów z grantów my również tutaj jesteśmy zobowiązani zachować współmierność kosztów i przychodów, więc tak naprawdę patrząc zupełnie nie rachunkowo, natomiast bardziej kaszowo, no to wpływy z grantów tutaj należałoby powiększyć przynajmniej o kolejne 600 tysięcy, czyli wyniosłyby około ponad 800 tysięcy. Natomiast poziom kosztów operacyjnych powinien być zwiększony o co najmniej 900 tysięcy, czyli oczywiście byłyby one kaszowo znacznie istotnie większe niż rok wcześniej. Jest to dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę etap projektów, które aktualnie prowadzimy. Poproszę kolejny slajd. Suma bilansowa Genomtech wyniosła na koniec września około 6,5 miliona, co oznacza dwukrotny wzrost rok do roku. Wzrost tutaj środków trwałych nie wiąże się z jakimiś istotnymi inwestycjami. To wynika z reklasyfikacji leasingu. W strukturze finansowania dominuje kapitał własny, który wyniósł ponad 4 miliona złotych. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów, tak, na koniec trzeciego kwartału wyniósł ponad 2,5 miliona złotych, co łącznie z przyznanymi, a jeszcze niewykorzystanymi dotacjami daje nam płynne środki finansowe w wysokości ponad 11 milionów złotych. Dziękuję, Michale. Thank you very much, Charlotte, for this detailed description of the accelerated pathway to commercialization.
and I will switch back to Polish. Serdecznie dziękuję. Jesteśmy w tej chwili otwarci na Państwa pytanie, tak jak mieliście okazję usłyszeć. Technologia nasza opiera się tak naprawdę na... Jesteśmy jedną z niewielu firm na świecie, która specjalizuje się w technologii lamp, gdzie nasza platforma Genomtek ID jest na bardzo zaawansowanym etapie industrializacji na chwilę przed rozpoczęciem Clinical Performance Studies. Posiadamy bardzo szerokie portfolio patentowe i co bardzo istotne, międzynarodowy zespół zarządzający i naukowy, który ma szerokie doświadczenie w branży IVD, w budowie, w kwestiach regulacyjnych, jak również, co najważniejsze, w kwestiach komercjalizacyjnych. Rynek, na którym jesteśmy, ciągle rośnie, o czym mówił Charles, i to rośnie dość gwałtownie, patrząc na to, że głównym motorem wzrostu rynku POCT są właśnie testy w technologii genetycznej. Co bardzo istotne, nasza strategia rozwoju jest ambitna, ale wykorzystujemy każdą możliwość rynkową, aby wprowadzić produkt na rynek, oczywiście w pełni certyfikowany, wysokiej jakości produkt na rynek, tak szybko, jak to jest tylko możliwe, i prawdopodobnie z uwagi na to przejście, przesunięte przejście z obecnie obowiązującej dyrektywy IVDD do regulacji IVDR, która będzie miało miejsce rok lub 24 miesiące później niż to było planowane, czyli w 2023 lub 2024 roku, chcemy wykorzystać tą szansę i umieścić nasz produkt na rynku jeszcze w przyszłym roku w ramach obecnie obowiązującej dyrektywy IVD. Serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa będzie oglądał tą prezentację później, to oczywiście proszę kontaktować się z nami mailowo. Szczegóły dostępne są na stronie genomtech.com. Polecam adres investors@genomtech.com. Przechodzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miron, dziękuję spółce. Może zostawmy na poprzednim slajdzie też, bo tam było fajne podsumowanie. Ja w takim razie będę czytał pytania. W tej chwili mamy 16 pytań. Widzę, że niektóre się może powtarzają, więc postaram się to zagregować. Pytania dla polskich przedstawicieli będę czytał po polsku, pytania dla Charlotte będę czytał po angielsku. Jeśli okaże się, że się pomylę w kierowaniu pytania, no to już proszę między panami, niech to zostanie rozdzielone. First question, maybe to Charlotte, it's from Michał. How will the extension of existing EU regulations accelerate the commercialization of Genomtek ID? Is this a couple of months, weeks? Could you please give us more color? Charlotte, you are muted. You are on mute. Okay, thank you for the question. So the European Commission has basically proposed the IVDR transition timeline to start from May of 2022 for IVD devices. Unfortunately, this transitionary delay is being proposed for up to 2 years on the request of many IVD manufacturers, because as I mentioned, 80% of the medical devices that are out there currently in use are simply not able to be certified through notified bodies due to the supply demand issue. There's about 6 or 7 notified bodies, and there's 80% of medical devices, which are more than 2,000 devices that are out there in the marketplace. And so there's a huge uncertainty of how long it would take to get this certified. What we are trying to do is to go in before the window of IVDD shuts down. And this means at least a definitive path for commercialization for medical device Genomtek ID in May. And then continuing on to meet the necessary requirements for the transition plan for IVDR. So we're talking about an unknown period associated with the risks of delays on IVDR and a waiting game in front of notified bodies to at least a definitive path that we can commercialize products in mid-2022 and then followed on with the IVDR submission in parallel. Okay, thank you, Jared. Next question in Polish. Proszę powiedzieć coś o współpracy z Microfilic Chipshop. A może do pana prezesa.
Dziękuję. To współpraca, jeśli chodzi o MicroClick Chip Shop, układa się w dobry sposób. Te relacje są niezmienne, że tak powiem, od 2018 roku, kiedy rozpoczęliśmy współpracę. W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie, tak jak już miałem okazję chyba wspomnieć na poprzedniej konferencji. Działamy już na kartach w technice wtryskowej. W tej chwili skupiamy się głównie na optymalizacji właśnie takiej procedury produkcyjnej po to, aby właśnie ułatwić budowanie, produkcję kart od strony odczynnikowej, bo przecież te elementy trzeba odpowiednio złożyć. To nie jest po prostu sam proces związany z wtryskiem i otrzymaniem kart. Później trzeba umieścić odpowiednie odczynniki. Więc w tym momencie jesteśmy właśnie na tym etapie, żeby maksymalnie skrócić ten proces, uprościć go, a tym samym wpłynąć na koszt, na obniżenie kosztu tego procesu. Także tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Next question Michał asked, and maybe to Charlotte. Genomic technology is really groundbreaking. Thank you for that. But what's the competition in the market? Do you see other companies that intend to introduce similar technology? Could you say more about competitive environment and whether there's a risk that some competitors will come to the market before Genomtech ID? Yes, so maybe I will start first with the answer and ask my colleagues to join in later if they need to. So we are definitely seeing intensifying marketplace with more competitors. This is because of three things that are happening. Because of COVID, there has been a lot of money that has been put into support for diagnostics. So many new startups are being created as a result of funding becoming available through government sources. That's number one. Number two is the sort of dynamic that I talked about, which is point of care, rapid diagnostic testing is becoming increasingly popular, both amongst healthcare professionals who are demanding this for their patients and patients themselves wanting to have convenient options, rapid answers available for the diseases. And then the third is the general overall understanding. So yes, we are seeing more competitors in the marketplace. They may be able to enter the marketplace sooner than Genomtech. I'm not familiar on their plans and I cannot comment on their accelerations or not. But at the same time, what I can say is that the market is extremely large for many competitors to play in. I mentioned to you, there are many unmet needs that still remain unsolved. And the biggest one that remains to be a key differentiator is low cost of goods in order to drive affordable testing in a decentralized, democratized fashion, which is what these molecular point of care rapid genetic testing platforms are promising to do. When you look at different competitors, people are looking at their consumables and they have either chips in it or electronics, sensors, circuits, some kind of physical moving parts, etc. The design of Genomtech's reaction card has actively been kept very passive, and that's a paradox here, but has been ensured to be very simple plastics that can achieve a good cost of goods in order to have a very economic model. And this is what I think will be a huge cost differentiation and economic differentiation for Genomtech in the marketplace. Fiveplex is in itself also a differentiation to some of these smaller startups and companies who are simply focused on COVID because that's what they have been funded to do and that's what their mandate and mission is. And we offer a breadth of three or four additional pathogens that the physician is guessing today because influenza hasn't gone away, respiratory viruses hasn't gone away, and even if COVID goes away, nobody will forget COVID. So you need a test that can discriminate and differentiate common symptoms for physicians, and I think this value is something that in the competitive landscape, not everybody has an offer for it with such portable, compact diagnostic platform.
Jeśli mógłbym jeszcze dodać nieco do tego, co powiedział Czarnat, musimy też, patrząc jak głębiej z punktu widzenia technologicznego, powiedzieć sobie, że bardzo duża część produktów, która rozwija się na bazie COVID-u, stawia sobie za cel diagnostykę albo COVID-ową przede wszystkim, albo diagnostykę wirusologiczną. Tutaj mowa o takich uproszczonych urządzeniach, analizatorach, jeśli powie, to można nazwać analizatorami, bo sprowadza się to po prostu do grzałki z jakimś systemem odczytu. One rzeczywiście mogą nadawać się dość dobrze do diagnostyki wirusologicznej, gdzie mamy dość duże miano wirusa, czyli dużo kopii wirusa jest po prostu patogenu, jest w próbce. Natomiast kompletnie nie jest możliwe wykonanie analizy zakażeń bakteriami w tego typu przypadku, ponieważ mamy tych bakterii jest zdecydowanie mniej, one są cięższe do izolacji materiału genetycznego i w takim wypadku systemy takie jak nasz, jak Genome Tech ID, pozwalają właśnie na wykonanie tej pełnej diagnostyki zarówno bakterii, jak i wirusu, która nie jest możliwa w tych bardzo prostych systemach rozwijanych z myślą o COVID-zie. A tak naprawdę istotne z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia lekarza jest nie sama diagnostyka wirusologiczna, ale też tej części bakteryjnej, która zdarza się bardzo, bardzo często, tak popularna angina u dzieci, jest właśnie efektem zakażenia bakteryjnego, a tego nie będziemy w stanie sprawdzić w tych takich bardzo prostych systemach diagnostycznych. Jasne, super, dziękuję. Pytań mamy jeszcze sporo, więc sugeruję tak dosyć sprawnie tutaj z odpowiedziami. Mamy już godzinę prawie na liczniku. Pan Krzysztof pyta, czy na targach Medica będzie można zobaczyć lub uruchomić wczesny prototyp urządzenia? Dziękuję Panie Krzysztofie za pytanie. Staramy się, tak jak powiedziałem tutaj, bardzo dobrze zaprezentować na targach Medica. Nie chcę za wiele zdradzać. Zapraszam na stanowisko nasze na targach. Dziękuję. Następne pytanie to dotyczyło harmonogramu, więc to przejdę dalej. Pan Michał pyta, czy widzą Państwo jakąś szansę na dodatkowe wpływy z patentu dotyczącego grzania bezdotykowego? Czy ta technologia może być wykorzystywana szerzej, na przykład w przemyśle? Tak jak powiedziałem podczas prezentacji, tak jak najbardziej i zawsze jesteśmy otwarci nie tylko na rozmowy z partnerami w zakresie medtechu, ale na przykład licencjonowanie poza ten obszar, specyficznie w obszarach, gdzie konieczne jest właśnie uzyskanie odpowiedniej temperatury. Także nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do medtechu. Wraz z rozszerzeniem obszaru obowiązywania na pewno będziemy również w ten sposób komercjalizować nasze rozwiązania. Na razie jesteśmy w Polsce, w momencie, kiedy będziemy mieli szerszy obszar pokryty przez zgłoszenie patentowe, co powinno nastąpić w najbliższej przyszłości, to wtedy będziemy oczywiście intensyfikować nasze działania w tym obszarze. Pan Sebastian pyta, maybe I'll just skip to English to charge it. What will be the unit price of Genome Tech ID? And the second part of this question relates to forecast. The company does not distribute forecast, so we will not answer that. So only the first part. So about the unit price of Genome Tech ID. I think we got a slide about it. Yeah, so Genome Tech ID a platform that is meant to provide rapid answer, a single patient sample on a reaction card in 30 minutes. The value proposition for this kind of a test is much more in line with the current central laboratory testing that is being provided with a added premium for short turnaround time. However, what we're looking to offer Genome Tech ID and its respiratory panel is in a very competitive price to what is currently established, because many of the healthcare systems are currently already reimbursing it. And in some other systems where there is no reimbursement existing, there is a pre-established pricing dynamic. And so we're going to try to respect that and have a pricing strategy that will vary by the marketplace.
but be affordable for the healthcare system and not be restricted to, you know, either the private healthcare segment alone or be restricted to, you know, out-of-pocket expenses, which are not being covered by many of the insurance and the payers and all of that. So it's difficult to answer that question with a exact euro figure or a Polish zloty figure, let's say. We are targeting this such that it will fall well within the schemes of reimbursements and payer mechanisms that are presently in place in order for the test to be adopted. Okay, thanks. Pan Sebastian pyta o aktualne problemy z dostępem do podzespołu. Nie wiem, do kogo to pytanie, może Miron Michał. Czy spółka nie obawia się, że aktualne problemy z dostępem do podzespołów elektronicznych mogą negatywnie wpłynąć na i opóźnić komercjalizację? A to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Wiemy, że mamy do czynienia z niedoborem szeregu komponentów elektronicznych i jakby mając to ten doświadczony zespół, te komponenty, z którymi pojawiały, które spodziewaliśmy się trudności, zostały zakupione dużo, dużo wcześniej, wiele miesięcy temu i one są w tej chwili zmagazynowane u naszego podwykonawcy w odpowiednich warunkach, tak aby nie zostały one uszkodzone. A więc w tej chwili te problemy, które mogą mieć inne firmy, zostały przez nas załagodzone zamówieniem istotniej części komponentów potrzebnych do zbudowania nie tylko tych 15 sztuk urządzeń na potrzeby badań porównawczych, ale także właśnie tej pierwszej partii, która będzie komercjalizowana. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że coś zmieni się w trakcie, natomiast tak jak mówię, tutaj nasz zespół i nasi partnerzy ciągle obserwują rynek. Tam, gdzie spodziewaliśmy się problemów, zamówiliśmy te komponenty, są one zmagazynowane. Jeśli coś się będzie działo, to tutaj też będziemy momentalnie reagować. Dziękuję. Tutaj pan Krzysztof zadał dwa pytania, ja je połączę. Na jakim etapie jest panel STI, tak, czyli chorób przenoszonych drogowo-płciową, i z iloma gotowymi panelami testowymi planowana jest komercjalizacja Genomtech ID? Jeśli chodzi o panel STI, to on jest na zbliżonym poziomie jak panel RTI, czyli chorób infekcyjnych dróg oddechowych. Przy czym nieco później będzie on wchodził w fazę badań porównawczych, stąd też późniejsza jego dostępność. Pierwszym panelem, z którym będziemy na rynku, to jest panel RTI, to jest największy obszar rynkowy diagnostyki patogenów, jeśli chodzi o zakażenia dróg oddechowych. Później będziemy chcieli właśnie zaoferować nasz produkt również na tym rynku STD, STI. I to też jest właśnie jedna z naszych przewag, że nie ograniczamy się tylko i wyłącznie, nie jesteśmy produktem jednego obszaru tego rynku diagnostyki, tylko wchodzimy wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Dziękuję. Następne pytania. Widzę tutaj dwa: koszty i ceny. To już jakby odpowiedź padła, czy to w prezentacji, czy podczas poprzednich pytań. Pan Krzysztof zadaje pytanie o umowy dystrybucyjne dotyczące głównie testów z zagranicznymi partnerami. Tak jak mieliśmy okazję powiedzieć, ten proces komercjalizacji cały czas trwa. Oczywiście za granicą musimy przechodzić przez dość restrykcyjne i długotrwałe procedury rejestracyjne, których pomagają nam również lokalni dystrybutorzy, ale na razie więcej nie będę zdradzał. Żadne dodatkowe umowy na tą chwilę nie zostały podpisane. Jeśli do nich dojdzie, to oczywiście będziemy stosowne komunikaty wydawali, ale tak jak mówię, cały czas jesteśmy w tej procedurze komercjalizacji i walidacji na rynkach poza Polską. Dziękuję. Pan Jakub pyta, to pytanie do pana dyrektora finansowego. Czym jest spowodowany wzrost kosztów na wynagrodzenia? Czy poszerzają państwo kadrę? Tak, oczywiście poszerzamy zespół, o czym informowaliśmy już wcześniej, i tak naprawdę ten wzrost, który dzisiaj jest widoczny w rachunku zysków i strat, jest jeszcze większy. Bo tak jak wspominałem, w rachunku zysków i strat nie umiemy kosztów prac rozwojowych. Tam tego nie widać, natomiast koszty wynagrodzeń to też prace rozwojowe. Tutaj w obu projektach, dzieląc jakby tak
nasz projekt na rzeczywistość grantową, czyli zarówno w pierwszej, jak i drugiej szybkiej ścieżce. Aktualnie weszliśmy już w etap prac rozwojowych i w przyszłym kwartale to będzie wyglądało podobnie. Ja może po prostu wtedy bardziej szczegółowo to opiszę, może nawet jakąś taką korektę dam, bo oczywiście tak, wzrost kosztów wynagrodzeń jest istotny, wynika po pierwsze z etapu projektu, który realizujemy i zatrudnienia nowych pracowników, ale oczywiście dotyka nas również presja wzrostu wynagrodzeń, tak, nie jesteśmy samotną wyspą, więc to są główne czynniki, które powodują wzrost kosztów na wynagrodzenia. Może od razu odpowiem na kolejne pytanie, tak. Tam dotyczące zaliczek na dostawy. Nie jest tak, że ktoś złożył zamówienie na nasze produkty w tej kwocie. Jest to zapis księgowy. Oczywiście można się spodziewać jego zmiany czy realizacji w kolejnym kwartale. Aktualnie przy pracach związanych ze złożeniem prospektu my zmieniliśmy audytora, dodatkowo zmieniliśmy biuro rachunkowe, a od najbliższego roku będziemy również zmieniać sposób raportowania danych finansowych na międzynarodowe standardy, w związku z czym to teraz powoduje pewne zapisy i zmiany takie techniczne w naszych sprawozdaniach finansowych. I to jest, jak się domyślam, jedna z tego typu zmian. Natomiast nie dotyczy to ściśle jakiegoś handlowego kontraktu, który podpisaliśmy, z tytułu którego mamy dostać tą kwotę, która też nie jest jakaś duża, tak? 32 tysiące. Dziękuję. Pytanie dotyczące Dagów Medica, to pewnie do pana prezesa Mirana, być może też do pana Czarnuta, ale czytam po polsku. Co daje uczestnictwo w targach, jeśli Genomtek nie jest jeszcze w posiadaniu flagowego produktu, ochrona patentowa jest w toku, uzyskane 5/20. Pytanie pana Zbigniewa. Dobrze, to może postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli chodzi o komercjalizację produktów w branży IVD, to ona nie następuje w momencie, kiedy produkt jest dostępny na rynku. To jest już za późno. To jest zdecydowanie za późno. Zbudowanie świadomości o obecności tego produktu, zbudowanie świadomości marki, na to potrzeba czasu, potrzeba na to najlepiej 9-12 miesięcy, a przynajmniej 6 miesięcy na to, żeby móc rozpocząć sprzedaż. Bo oczywiście nikomu nie chodzi o to, żebyśmy ogłosili, że mamy dostępny produkt, po czym rozpoczęli proces komercjalizacji, pierwsze sprzedaży i pierwsze przychody z tego tytułu pojawiły się po 6-12 miesiącach. Bo komercjalizacja nie polega tylko i wyłącznie na uzyskaniu dopuszczenia do obrotu, ona polega po prostu na sprzedaży produktu i o tym sobie musimy powiedzieć wprost. Więc po to, żeby nie wpaść w tą pułapkę braku sprzedaży po komercjalizacji, budujemy tą świadomość. Proszę też pamiętać o tym, że wystąpienie ochrony patentowej, tak jak tutaj pan powiedział, w zakresie 5 patentów z 20, tych patentów łącznie będzie znacznie więcej, bo później każdy wchodzi na procedurę regionalną, więc tych 20 się nam zrobi no, pewnie około 60 zgłoszeń procedowanych niezależnie w różnych krajach. Proszę pamiętać o tym, że już w tej chwili mamy ochronę na bardzo istotnych rynkach. Mowa tutaj o rynku Stanów Zjednoczonych, mowa tutaj o rynku Japonii. I ochrona patentowa tak naprawdę rozpoczyna się w momencie złożenia aplikacji w Urzędzie Patentowym. To oczywiście jest jakby stricte formalny proces, czy zgłoszenie patentowe spełnia określone wymagania na danym rynku, ale tutaj jakby nasze doświadczenie, to co Państwo możecie obserwować w tej chwili przy rozwoju tego portfolio, czyli przejścia ze zgłoszenia patentowego na patent, pokazuje, że no my nie tworzymy jakichś wirtualnych zgłoszeń po to tylko, żeby one powstały, tylko rzeczywiście one są na tyle wartościowe, że urzędy patentowe w wielu krajach uznają wartość tej technologii i przyznają ochronę patentową. Więc tutaj się nie boimy i to w żaden sposób to, czy mamy 5 patentów, czy mamy na danym rynku w tej chwili patent, czy nie. Najważniejsze jest to, że wystąpiliśmy o tą ochronę patentową i mamy przekonanie graniczące z pewnością, że te nasze patenty, te nasze zgłoszenia
zamienią się w patenty. I tak samo wygląda to z punktu widzenia klientów czy partnerów w procesie przejęcia w przyszłości. Dziękuję. Tutaj pan Tomasz pyta o badania porównawcze testów, państwa testów versus metoda referencyjna. Chodzi o umowy CELGEN i umowa z ośrodkiem w Gliwicach. Także z ośrodkiem warszawskim była umowa. Tak, testy są cały czas trwają. Pojawiają się, wcześniej pojawiały się pewne opóźnienia związane z brakiem rekrutacji pacjentów. Tutaj dołączamy kolejnych partnerów po to, żeby zgodnie z harmonogramem zamknąć te testy do końca tego roku. Niemniej jednak wyniki, które spływały, są na tyle obiecujące, że mogliśmy rozpocząć właśnie rozmowy i procedurę też walidacji tych testów na rynkach poza Unią Europejską, do czego one się, te cząstkowe wyniki, przydały. Dziękuję. Pan Zbigniew pyta, czy jest nadzieja na refundację testów covidowych w Polsce? Nadzieja zawsze, nadzieja umiera ostatnia i tutaj staramy się cały czas o to, żeby te testy były w Polsce refundowane. Natomiast ciężko mi odpowiadać za płatnika i jakie on decyzje podejmie. Natomiast jeśli chodzi o parametry diagnostyczne, to tutaj mogę śmiało powiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te testy były refundowane. Skoro są uznawane, tak? Czyli skoro są po prostu wykorzystywane do celów diagnostycznych, ale do diagnostyki prywatnej. Tutaj takie głębsze pytanie filozoficzne, polityczne pana Zbigniewa. No przeczytam, odpowiedź może być szybka. Czy wobec licznej rozbudowanej struktury laboratoriów szpitalnych i publicznych, w nawiasie kwestia zatrudnienia, nie obawiają się państwo przeszkód różnej natury, wprowadzając państwa produkt na rynek, skracając, upraszczacie proces laboratoryjny, co stopniowo będzie wpływało na redukcję zatrudnienia, a to czynnik polityczny. Jak z każdą technologią, prawda, która automatyzuje, upraszcza. Nie, tutaj krótko powiem, nie obawiamy się. To jest naturalna droga każdego testu, który zaczyna się w laboratorium. Cofnijmy się kilkadziesiąt lat wstecz, to jest trochę długa podróż przez historię, ale przecież nie tak dawno nie mogliśmy jako pacjenci zrobić sobie testu określającego poziom glukozy we krwi w domu. To był test standardowo zarezerwowany tylko i wyłącznie w procedurze laboratoryjnej. Teraz każdy cukrzyk może zbadać sobie poziom glukozy we krwi we własnym domu, kontrolować go, czy to za pomocą jednorazowych testów, czy to za pomocą czujników, które ciągle monitorują poziom glukozy we krwi. I tak samo jest z innymi testami. Laboratoria nie zostały zamknięte, chociaż bardzo duża część tych testów właśnie w kierunku glukozy była wykonywana w laboratoriach, czy jest nadal wykonywana w laboratoriach. I musimy sobie powiedzieć o jednym. Testy genetyczne wychodzą w tej chwili z laboratorium właśnie do rozwiązań POCT, ale będzie wchodzi masa cała innych rodzajów testów, innych biomarkerów, które na razie nie mogą być wykonane w POCT, więc tutaj nie powinniśmy się obawiać o problemy związane z zatrudnieniem w laboratoriach, bo dla nich pracy będzie bardzo dużo. Teraz jest problem, że nie ma po prostu komu wykonywać tych testów. I to każde laboratorium w Polsce zmaga się po prostu z brakiem rąk do pracy, a jeszcze silniejsze braki są widoczne w bardziej rozwiniętych gospodarkach. Więc to jest tak naprawdę ulga, tego typu rozwiązania POCT przynoszą ulgę dla systemów opieki zdrowotnej, a nie czy dla systemów ogólnie zatrudnienia, a nie są dla nich problemem. Dziękuję. Pan Michał pyta, co stoi na przeszkodzie, aby Genomtek IT rozpoczął testy kliniczne, to chodzi o te clinical performance studies, tak zwane, już dzisiaj. Czego jeszcze brakuje? Musi zakończyć się proces industrializacji, więc te wszystkie komponenty, które są w tej chwili wytwarzane, urządzenia, po prostu muszą być w tej finalnej wersji zbudowane. No i ten proces właśnie trwa. Tak jak powiedziałem, zakończyły się testy wytrzymałościowe części komponentów. W tej chwili integrowane są pozostałe komponenty, więc dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli formalnie 5 i później 15 sztuk urządzeń, to wtedy będziemy mogli te testy zacząć.
I przypomnijmy, jakie są szacunki, kiedy to można by realizować? Clinical Performance Studies to jest początek roku. Będziemy starali się oczywiście wcześniej podpisać odpowiednie umowy, po to, żeby jak najszybciej zacząć, jak tylko urządzenie będą gotowe. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie, pan Krzysztof pyta o status Genomtech Tumor i mam nadzieję jeszcze jedno pytanie, ale na razie pytanie o Genomtech Tumor. To tutaj niewiele na razie się dzieje, ponieważ jesteśmy w 100% skupieni na tym, żeby jak najszybciej dostarczyć Genomtech ID, więc cały zespół zarówno po stronie biologii molekularnej, jak i po stronie hardware'u pracuje właśnie nad tym skupieniu, żeby móc wyegzekwować tą przyspieszoną strategię komercjalizacji. Tak jest, to też było komunikowane od początku, że spółka koncentruje się na tym projekcie, a ten projekt jest oczywiście jakoś trochę zakolejkowany. Pan Maciej pyta, ile czasu potrwa przejście z niuklonek na główny parkiet oraz czy w związku z rozwojem firmy planowane są programy motywacyjne w postaci na przykład praw do akcji, za tym idzie zwiększenie całkowitej liczby akcji? To może ja odpowiem. Proces przeniesienia notowań z New Connect na rynek główny, no, tak jak wszyscy wiemy, no, wiąże się z koniecznością nie tylko sporządzenia prospektu emisyjnego, który jest już za nami, ale również zatwierdzenia tego prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego. Po jego zatwierdzeniu do momentu dopuszczenia akcji do obrotu przez GPW mija na ogół około jednego miesiąca. Prospekt złożyliśmy 29 października. Należy jednak zwrócić uwagę, że postępowanie administracyjne, tak, związane z zatwierdzeniem prospektu, czyli ten iteracyjny proces związany z wysyłaniem poprawionego dokumentu oraz otrzymywaniem poprawek z Komisji Nadzoru Finansowego, jest procesem czasochłonnym i w małym stopniu jednak zależnym od spółki, tak? No, w dużej mierze zależą od możliwości czasowych specjalistów w KNF. Oczywiście z naszej strony my dołożymy wszelkich starań, aby ten proces dopuszczenia na rynek GPW przebiegł sprawnie i jak najszybciej. Możemy zakładać, że dopuszczenie na pewno nastąpi w 2022 roku, natomiast czy będzie to kwartał trzeci, czy może nawet drugi, to naprawdę trudno spekulować aktualnie w tym momencie, kiedy nie dostaliśmy nawet jeszcze pierwszych poprawek. Jeśli chodzi o program motywacyjny, jak miał pytanie dokładnie? Czy planujecie? No, macie kilka pytań, co nam. No i tak, jeśli chodzi o program motywacyjny, to my mamy program motywacyjny i w ramach tego programu zostały wyemitowane gwaranty subskrypcyjne, które przez najbliższe 3 lata będą przydzielane. Nie planujemy żadnej nowej emisji, czyli program motywacyjny aktualny zaspokaja nam potrzeby na najbliższe lata i nie planujemy jakiejś emisji, która rozwadniałaby aktualnych akcjonariuszy w tym zakresie, no bo to już zostało dawno postanowione na etapie wejścia na New Connect. Jedynie te gwaranty będą przydzielane, a następnie konwertowane na akcje. Doszliśmy do podziękowań, także tutaj widzimy w sekcji Q&A pojawiają się podziękowania. My też dziękujemy za tak liczną obecność i zadawanie merytorycznych pytań. Także chyba zbliżamy się do końca, możemy tutaj oddać głos spółce, także oddaję głos tutaj panu prezesowi na słowo podsumowujące. Ja dziękuję ze swojej strony. Dziękuję również panie Pawle za pomoc w organizacji dzisiejszej konferencji. Dziękuję państwu za to, że zechcieliście dołączyć do nas na tą trochę ponad godzinę, jak się okazało, ale to też spowodowane dużą partią dotyczącą właśnie tej zmiany strategii komercjalizacji. Zapraszam serdecznie na nasze stanowisko na targach Medica od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu w Düsseldorfie. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś z państwa będzie, to serdecznie zapraszamy. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Również zapraszam do kontaktu z Innervalue, jeśli trzeba by udzielać odpowiedzi do spółki. Powiem tylko, że prezentacja będzie na stronie internetowej spółki dostępna. Postaramy się jak najszybciej. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Dziękujemy.